Bum. Cześć, dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Mariusz Dyga Show. Dzisiejszym gościem jest... Marek Wołynko. Cześć Marku, piona. Cześć. Marek przyjechał specjalnie do nas ze stolicy po to, żeby porozmawiać z nami o wideo w social media i jak z tym tematem sobie poradzić, jak wykorzystać ten format do tego, żeby robić marketing, który tak naprawdę, jak mówi Natalia Hatalska, jest co? To jest nowy HTML. Bardzo ładnie, żeśmy to zgrali, nie? Także będzie dzisiaj dla osób, które interesują się, jak sprawić, żeby te zasięgi fajnie hulały dzięki formatowi wideo. Wartościowa rozmowa. Mam dla naszego gościa 10 przygotowanych pytań, które mam nadzieję trafią też w Wasz gust. Oczywiście dla aktywnych będzie redakcja losowała dzisiaj magazyny sprawne, więc zostawiajcie komentarze i pytania, na pewno będziemy je łowić i zachęcamy oczywiście, bo naprawdę magazyn jest tego warty. Cześć jeszcze raz. Powiedz mi, format wideo. Dlaczego format wideo jest tak ważny w komunikacji marketingowej i dlaczego polecasz w ogóle podczas pracy z klientami, żeby się skierowali właśnie w tą stronę, w tę stronę? Format wideo to w komunikacji jest tak jakby w tej chwili chyba najwyżej osiągnięty poziom, który jest najbardziej zrozumiały dla odbiorcy. Mhm. Na początku wszyscy pisali jakieś teksty, potem pojawiły się jakieś zdjęcia, pojawiły się jakieś animowane gify, była też muzyka. A tak naprawdę wideo to jest połączenie tego wszystkiego. Czyli za pomocą krótkiego materiału wideo możemy przekazać dużo różnych treści, a poza treściami oczywiście jeszcze mogą to być na przykład emocje, tak? Jest dużo bardziej sensoryczne, nie? Niż tak, jakiekolwiek inne formy używanej komunikacji, nie? Tak, także to jest jakby... No, przepraszam, ja tylko ciszę, będę miał tu podgląd. Zawsze zapomnę ściszyć. Także pierwsza rzecz to jest to, że rzeczywiście to jest najbardziej, najlepszy format do komunikacji, bo najlepiej dociera do odbiorcy. A poza tym jest teraz bardzo prosty do wykonania, czy bardzo prosty. Jest najprostszy w historii świata tak sposób jest. Wykonania. Znaczy, no to już nie jest jakby taki wysoki próg wejścia dla każdego, kto chciałby zrobić z formatem wideo cokolwiek, nie? Ja nawet mam swoją wytwórnię filmów, którą nazywam Wytwórnią Filmów z Rąsi. Te osoby, które widziały, wiedzą, o co chodzi. Najczęściej obrazujemy wakacyjne wyjazdy za pomocą narzędzi, które tutaj też w tym studio są w tej chwili, ale nie tylko, bo oczywiście też wykorzystuję ja na przykład też wideo bardzo intensywnie do swoich działań biznesowych. Powiedz mi, czego potrzebujemy, aby zacząć w ogóle wykorzystywać format wideo w social media? Jaki sprzęt, z jakiego poziomu trzeba wyjść, żeby wskoczyć na ten poziom, o którym ty myślisz? Jeżeli chodzi o sprzęt, to w zasadzie dowolny w tej chwili wystarczy. Chyba nie ma w tej chwili takiego dostępnego, aktualnie produkowanego telefonu, który nie jest w stanie wykonać, na który nie można nagrać filmu i na który nie można tego filmu zmontować. Bo to, co jest istotne, to poza tym, że telefony służą nam do nagrywania materiału wideo, to równie dobrze możemy na nich montować te filmy, czyli łączyć obraz z dźwiękiem, z muzyką, z tekstem i tworzyć gotowe dzieło. Z poziomu komórki, a niekoniecznie gdzieś tam postprodukować gdzieś na zewnątrz. Właśnie to jest, na tym polega cały fenomen, że w zasadzie na przykład będąc na jakimś wydarzeniu, wracając tramwajem albo pociągiem, możemy sobie przygotować materiał wideo z tego wydarzenia. No właśnie jakieś templatki, które gdzieś tam jest na przykład w iMovie czy w czymś takim, nie? Nawet możemy zrobić to sami. Wiem. Ale powiem Ci, że ja na przykład świetną produkcję zrobiłem. Ja żałuję, że nie zdążyłem jej dzisiaj wysłać Marcinowi, żeby to wgrał, ale ona według mnie jest świetna, nie? Różnie może być za ceną. Nie? Skoro ja tak uważam, to pewnie dla mnie jest świetna. Nie? Wiesz, że jest świetna. Bardzo subiektywne. Ale podczas wakacji, wyjazdów, wiesz, gdzieś na nurkowanie nad Morze Czerwone, wiesz, łapałem kadry. To, co prawda, nagrywałem to GoPro, więc mogłem nurkować z tym, wiesz, na też selfie sticku i no, bardzo fajnie to wyszło. Film zmontowałem tego samego wieczoru po nurkowaniu, nie? Na bazie właśnie templatki, która tam była gdzieś tam, wiesz, z dynamiczną muzyką, wiesz, jak to działa, nie? Więc pamiętam pierwsze wrażenie, jakie ja miałem, kiedy zobaczyłem tą swoją produkcję, na bazie tej templatki oczywiście, nie? O, ja pierniczę, nie? No to jest profeska. I teraz oczywiście trochę żartuję, ale w praktyce tak naprawdę każdy chyba może dzisiaj pokusić się o stworzenie własnego studio, nazwijmy go, produkcyjnego, bez konieczności zaangażowania jakichś wielkich budżetów. Tu chyba raczej przede wszystkim chodzi o pomysły. Tak, pomysły.
dzisiaj wrzuciłeś taki artykuł o erze self. Tak, to prawda. I tam mi zabrakło jednego self-production. Self-production, tak. No można właściwie dodać, mm-hmm. No, spoko. Tak, że tak. W zasadzie teraz właśnie w kontekście wideo każdy może produkować swoje wideo. To najprostsza forma to rzeczywiście użycie jakiegoś narzędzia, które złoży nam automatycznie piękne ujęcia, które zrobiliśmy sobie na wakacjach i wtedy nam wychodzi taka, ja to nazywam taka wideopocztówka. Czyli coś, co pokazuje fajny klimat, jest podłożona fajna muzyka i to już jest format wideo. No to już niedobrze można wykorzystać na przykład do zrobienia jakiejś wideorelacji z jakiejś konferencji nawet, nie? Bo to też właściwie w gruncie rzeczy tak. Motyw, zmienisz motyw muzyczny i już masz poważne biznesowe wydarzenie, nie? Nawet. Tak, czasami trzeba tylko ewentualnie odrobinkę poprzestawiać ujęcia, żeby się zaczynały albo kończyły w odpowiednim miejscu, ale rzeczywiście to jest sposób na przygotowanie takiej szybkiej, krótkiej relacji, bez jakiejś konkretnej treści, ale która pokaże, co było, co się działo, jakie były związane z tym emocje. Tak, bo chyba właśnie tu chodzi o ten taki, powiedzmy, przekaźnik emocji, który możemy właśnie dzięki nawet takim prostym produkcjom wykonać. Nie? Ja znowu kiedyś miałem też taką sesję z klientami w bardzo fajnej stylówie, w sensie miejscówce w Warszawie, też to było tam bardzo ładnie z perspektywy takiej, wiesz, modernistycznej, biurowej, biurowego pleneru, z bardzo wysokiej perspektywy, tam było 30 któreś piętro, więc piękna panorama śródmieścia Warszawy, no taki, wiesz, trochę bym powiedział high life, jeśli chodzi o biznes, nie? I w drodze, wiesz, do tego, na to spotkanie z klientami i nagrywania, akurat bo też nagrywaliśmy film promocyjny dla tego klienta, robiłem takie krótkie przebitki, z sesji oczywiście z klientami również powstały przebitki, i wieczorem już tego samego dnia opublikowałem ten materiał. No, jak z mojej perspektywy oczywiście robił furorę. Nie? To jakie były wrażenia właśnie? No, bardzo fajnie. Byłem zaskoczony, że tak banalna jakby koncepcja, czyli wiesz, tu jeden kadr, tu drugi kadr, tu trzeci kadr i muzyka, która była, wiesz, defaultowo z programu, taka, wiesz, bym powiedział, emocjonująca, uderzająca w takie bardzo emocjonalne tony, spowodowała to, że ten filmik właściwie zasadniczo koszt produkcji minus jeden, nie? Poziom do zabawy, wiesz, plus 10, nie? A z perspektywy jakby wydźwięku jeszcze się okazało, że w gruncie rzeczy później ten banalny w sumie rodzaj kontentu spowodował to, że w jakimś stopniu tam zostałem zaproszony do jednej czy drugiej współpracy, nie? A to jest właściwie no, nawet nieprofesjonalne, to jest takie, bym powiedział, no, zabawowe wykorzystanie formatu wideo, nie? Tak, a też działające, nie? Ta emocja jest właśnie wspaniała. Ja to w ogóle uwielbiam oglądać ludzi, jak którzy oglądają mój film na przykład. Bo to jest dla mnie wyznacznik, czy on jest dobry, czy nie. Jeżeli widzę, że oni się śmieją, cieszą się, mają, przeżywają jakieś emocje, no to wtedy jest najlepiej. No tak, no tak naprawdę jak przy każdym komunikacie, który teraz robimy w internecie, powinna zaś jedna z trzech rzeczy, tak? Powinna właśnie pojawić się jakaś emocja. Mhm. Czyli ten widz powinien przeżyć jakiś katarzys. No ale będzie trudny, nie? Bo wiesz, że bajtowe posty właściwie w gruncie rzeczy w 90% wykluczają nam proste takie mechaniczne rzeczy, no ale możemy ewentualnie kombinować. Druga rzecz to jest jakaś nauka, czyli przekazujemy jakąś wiedzę, która jest dla tego widza ważna, tak? I obchodzi go w ogóle to wideo. A trzecia rzecz to jest akcja, tak? Czyli dajemy impuls do jakiejś akcji. Mhm. Jeżeli któryś z tych trzech elementów zajdzie u widza, to jest sukces. No za pomocą wideo możemy to zrobić, ale też niekoniecznie możemy zrobić, bo podobnie jak jest dużo fajnego kontentu wideo teraz, to jest też cała masa niefajnego. A powiedz mi, jakie są najważniejsze bariery, które komunikują twoi klienci, kiedy zaczynają w ogóle myśleć o wideo? Jakie by one były? Ja mam swoją listę i zobaczymy, czy skonfrontujesz ją jeden do jeden, czy będziesz miał jakieś inne propozycje. Bariery. W ogóle zacząłem robić te szkolenia, jakby to była taka odpowiedź na potrzeby klientów, którzy nie mieli pieniędzy na produkcje, które... Chcieli mieć wideo, ale nie mieli pieniędzy. Okay. Chcieli mieć wideo, nie mieli pieniędzy i pomyślałem, że nauczę ich, jak mogą robić sami jakieś proste materiały. Także pieniądze to jest jedna rzecz, czyli brakuje budżetów. A druga rzecz to też w zasadzie jest pieniądze, tylko w innym wymiarze, czyli czas. Tak? Bo to zajmuje dużo czasu. Ja rozumiem klientów, bo wiem, ile czasu zajmuje przygotowanie wideo.
To nie jest tak, że skręcimy kilka ujęć i one się nam automatycznie zrobią. Chociaż czasami możemy, tak jak mówiłeś, za pomocą template'u. Ale jeżeli chcemy przekazać jakąś konkretną treść, no to musimy już chwilę nad tym posiedzieć. I scenariusz, tak. I odpowiednie flow. Tak. I jeżeli to jest produkcja, którą wykonuje ktoś z zewnątrz, to trwa tak naprawdę bardzo długo i angażuje mocno pracowników, bo trzeba dużo ustaleń zrobić, trzeba ten materiał przejrzeć, kilkakrotnie sprawdzić, czy jest taki jak zamawiany i to kosztuje dużo czasu. A używając telefonu i robiąc filmy samemu, też ten czas potrzebujemy poświęcić, ale będzie go zdecydowanie mniej. Że te dwie największe bariery to jest czas i pieniądze. A nie mają też poczucia przynajmniej takiego stremowania przed ruszeniem z tematem? Nie mają oporu przed wystąpieniem przed kamerą? Ja to często widzę, wiesz, to jako kolejny taki bardzo ważny element. Chyba czasami nawet mam wrażenie ważniejszy, bo jednak dla dużych firm pieniądze i czas zawsze by się jeszcze znalazły, natomiast później znalezienie człowieka, który weźmie głos w imieniu firmy, zajmie tą pozycję jakąś, będzie reprezentantem, jest... No, często takim, wiesz, obszarem nie do przeskoczenia. Jak ty sobie radzisz z takim nakłonieniem? Chociaż do ciebie pewnie trafiają ci, którzy jednak stwierdzili, że przełamią się, tak? Czy... Znaczy, do mnie trafiają różni i często się przełamują na przykład na szkoleniu, bo na szkolenie nie jest po prostu treścią, którą przekazuję, tylko tak naprawdę jest dużo warsztatów i ćwiczymy nagrywając siebie właśnie. To są wywiady, rozmowy, wypowiedzi, które ludzie nagrywają i to jest często dla nich nowe doświadczenie. Ale jest na pewno to istotny też taki hamulec, bo jednak to wystąpienie przed kamerą to tak samo dla mnie nie jest łatwe. Ja zazwyczaj stoję po drugiej stronie tak? I czasami się dziwię. Trzeba się nauczyć, nie? Trzeba się nauczyć, tak. Tak, tak, tak. To jest bariera. Jest też na to sposób, metoda. Trzeba po prostu siebie nagrywać. Zaczynać gdzieś tam z czymś, tak? Za pomocą telefonu mówić, nagrywać się przez codziennie przez miesiąc na przykład. I niekoniecznie publikować. Niekoniecznie publikować, tak? Znaczy publikować nawet nie publikować. Po miesiącu. No. Powoli wchodzimy do strefy, do nowej strefy komfortu. I nowa umiejętność. Jak sporo publikuję treści wideo, muszę ci powiedzieć, że czasami mam tak, jak powiedziałeś, że na przykład mam jakiś, powiedzmy, materiał, który w pierwszej chwili po nagraniu uznaję, że jest nie tak dobry, jak bym chciał, żeby był. I potrafi przeleżeć nawet kilka miesięcy gdzieś tam w archiwach, gdzieś powiedzmy na twardym dysku. Po dwóch latach na przykład, kiedy do niego zaglądam, bo ostatnio odgrzebałem jeden z materiałów, który nagrałem dwa lata temu na temat, wiesz, praw marketingowych, tam czwarte z kolei moje prawo, który nagrałem dosłownie pewnie półtora albo prawie dwa lata temu już i trafiłem tu, wiesz, w Poznaniu już, jak się przeprowadziliśmy z Warszawy, z powrotem, wiesz, usiadłem do tego komputera i przeglądałem zasoby, co by tu można było jeszcze wrzucić w formacie wideo, co byłoby gotowe. Przejrzałem sobie starocie i stwierdziłem, kurczę, fajnie wtedy to wyszło, nie? Wiesz, dwa lata musiałem poleżeć na półce, zanim stwierdziłem, że jest gotowe, nie? A świeże, jak to nagraliśmy, to stwierdziłem, że nazwisko jednego faceta, którego omawiałem jakby, który był pracownikiem Apple'a, który gdzieś tam zdradził jakieś tajemnice. Miałem wrażenie, że wymówiłem jego nazwisko niezgodnie jakby z właściwą, wiesz, stylową, prawda? I dwa lata mi zajęło, zanim stwierdziłem, dobra, machnąć to. Nie musi być aż tak bardzo doskonałe, nie? Tak, to jest to kolejne self, tak? Self confident, tak? Po prostu nabrać dystansu do siebie. Tak. Bo właśnie z wideo chyba jest ta największa trudność, jak już puścisz ten materiał, to nie zrobisz sobie na zasadzie korekty, nie? Na zasadzie nie weźmiesz edytuj i wytniesz sobie na przykład paralingwistykę, którą stosujemy gdzieś często. To nie jest post pisemny, nie? Który jest po prostu zwyczajnie... Nie można zedytować. No tak. Jeszcze nie ma takiej opcji na Facebooku. Znaczy jeszcze wideo jeszcze możemy właśnie nagrać drugi raz na przykład. Inaczej jest przypadkiem w przypadku takiej transmisji na żywo. No tutaj to już... Tak. Chociaż tutaj na szczęście ta, powiedzmy, formuła też umożliwia nam potknięcie, nie? Bo to jest też jakby ta stylowa, która pozwala nam na to, że jesteśmy trochę mniej formalni, ale z drugiej strony naprawdę z moich doświadczeń wynika to, że chyba największą barierą chyba właśnie nie są nawet pieniądze i nawet czas, bo czas jeszcze człowiek jest w stanie sobie uzasadnić, jeśli chodzi o tą, powiedzmy, konieczność nagrania, bo benefity są ogromne. Ja rozumiem na przykład, czym jest format wideo i jakie one korzyści daje, jaką ma miażdżącą przewagę nad tekstem pisanym, ale kiedy połączy się w ogóle format wideo z tekstami, czyli na przykład, wiesz, ktoś cię czyta, a potem jeszcze zobaczy i posłucha, to ty dla tego człowieka jesteś zupełnie innym później w tekście, który on ponownie czyta, nie? Tak, więc to jest zupełnie inna jakby głębia tej relacji, nie?
Ale dla mnie na przykład najważniejszą jakby oporem, który ja widzę u moich klientów, którzy do mnie trafiają jako do stratega marketingowego, to jest właśnie ten lęk przed wystąpieniem i nagraniem. I to jest nawet sytuacja taka, że ktoś nagrywa w ogóle materiał wideo, wiesz, i on myśli, że od razu miliony osób to zobaczą. I że jak pójdzie mu coś nie tak, to miliony ludzi go zhejtują. Przecież to jest nieprawda, nie? Bo zanim staniesz się twórcą popularnym, to przecież będziesz musiał zaliczyć tą pustkę, która, krótko będzie mówiąc, towarzyszyć tobie, wiesz, z poziomu początkowych tych takich rzeczy, nie? Typu 4 odtworzenia, 12, super, nie? 25, wow, nie? I tak dalej, i tak dalej, nie? To jeszcze jest jedna metoda, żeby łatwiej wypowiadać się przed kamerą. To jest właśnie forma takiej rozmowy, jak teraz my mamy. Dużo lepiej się rozmawia twarz w twarz niż twarz w kamerę. Tak. I ja tak też, jak nagrywam swoje materiały wideo dla różnych klientów, to też w taki sposób przeprowadzam wywiady, że ja siadam naprzeciwko osoby. I pod kątem jakimś nagrywasz, pod kątem, i rozmawiamy. Na początku to są tematy niekoniecznie w temacie, który rozgrzewam, a potem pojawia się... A widziałem taki wywiad w tej formie zrobiłeś z kimś od Google'a, tak? Dobrze kojarzę, tak? Tak, był tak. Taki w średnim wieku mężczyzna, tak? Tak, nawet tutaj w Poznaniu robiłem film dla wdrożenia Google'a w Voxie. Mhm. Nie w Voxie, tak? Jest fabryka Vox mebli. To meble. Tak, fabryka mebli w Poznaniu. Tak, i właśnie wszystkie wywiady, które nagrywam, to są właśnie w taki sposób. I to po pewnym czasie osoba się rozluźnia i można... Tak, wyrabia się jej naturalna... Tak, i wychodzi autentycznie właśnie. To jest tak, jak mówiłeś o tych potknięciach, że potknięcia rzeczywiście wyglądają nieprofesjonalnie, ale teraz jest też tak, że ta autentyczność jest w cenie. To jest coś, co jakby pozwala pokazać prawdziwego człowieka. Tak, czasami nawet dobrze jest się potknąć, kiedy się nagrywa różny materiał, żeby nie było to takie, wiesz, przeczytane przez robota, czy wypowiedziane jakby przez bota praktycznie, nie? Więc tu akurat chyba faktycznie... Tak, i to też jest też w duchu tych trendów, których pisze Natalia Hatalska, o tej transparentności. Tak. Zresztą Paweł Tkaczyk też o tym wspomina w tych trendach na 2018 rok, że właśnie to jest w cenie. Bycie transparentnym, a autentyczność jak najbardziej w tym pomaga. Także nie musi być idealnie, profesjonalnie. Ważne, żeby było prawdziwie. Tak, i co jeszcze w tym wszystkim, myślę, że tu ważna taka rada dla naszych widzów, żeby, krótko mówiąc, kiedy w ogóle się eksperymentuje z formatem wideo, żeby, krótko mówiąc, założyć sobie pewnego rodzaju cykliczność, nie? Bo ta ekspozycja będzie musiała być powtarzana, żeby utrwaliła pewnego rodzaju też i przekaz, jak i też formy, w której funkcjonujemy, nie? Czy też ten wizerunek, który chcielibyśmy zakomunikować naszym widzom. Ale powiedz mi, bo mam też pytanie dotyczące sprzętu. Trochę mam różnych gadżetów tutaj. Ja dzisiaj przywiozłem swojego gimbala, którego co prawda jeszcze jest tak śliczny, że hej, ale ja go jeszcze nawet do końca nie przetestowałem. Mam co do niego dużo takie jakby, obiecuję sobie dużo korzyści, natomiast ty korzystasz z różnych rzeczy. Powiedz mi, co polecasz? Z czym tutaj możemy sobie, o czym możemy pogadać? Bo widzę, że masz zewnętrzny mikrofon do aparatu. Jak on się sprawdza? Tak, mam zewnętrzny mikrofon, ponieważ telefon też ma mikrofon, tylko że on jest umieszczony gdzieś w tym miejscu. Z boku, I on zbiera dźwięk z takiej okolicy. Czyli jeżeli mówimy blisko, rozmawiając przez telefon, to jest spoko. A jeżeli chcemy nagrać kogoś, kto stoi dwa metry dalej, to już będzie lepiej bardziej słychać to, że nam coś uderza o kamerę albo nasz oddech, niż tego człowieka. Dlatego potrzebny jest mikrofon. I tutaj to jest mikrofon kierunkowy, który zbiera dźwięk z miejsca, w które jest wycelowany. Czyli teraz na przykład, gdybym nagrywał ciebie, no to bym nagrywał w ten sposób. Hello. Tak. I dobrze byłoby ciebie słychać, nie byłoby słychać tego, co jest po bokach. Do jakiego dystansu on zbiera dźwięk? Mówiłeś coś o dwóch metrach, tak? Ten mikrofon jest tym lepszy, im jest dłuższy. Ten jest dosyć krótki. I on zbiera mniej więcej z 2 metrów. Także jeżeli coś jest dalej... Ale do takich filmów z rąsi właściwie to jest wspaniała sprawa. Do takiego vlogowania, to jak najbardziej. A la Casey Neistat, tylko jeszcze deskorolka i jedziemy z koksem. Jeżeli chcemy nagrać... A powiedz mi, przepraszam, jaki jest koszt takiego rozwiązania? Ile trzeba położyć monet, żeby
to kupić? Sam mikrofon to jest koszt około 250 zł. Czyli to jest budżetowe rozwiązanie. Przy czym to jest taki nadlepszy mikrofon. Są też takie mikrofony w cenie 120 zł. Okay. Jakieś takie chińskie podróbki. One są zasilane jakąś baterią, czy zasilane z aparatu? One są zasilane z aparatu. Okay. Okay. No, poza tym ten mikrofon trzeba na czymś umieścić. Do tego przyczepić, do telefonu nie ma takiej możliwości, także potrzebny jest nam taki uchwyt. Ten uchwyt ja sam przerobiłem, mocując tutaj taką stopkę od lampy i dzięki temu mogę wkręcić sobie ten mikrofon, ale są też takie uchwyty z stopką wbudowaną. Super. Z kolei uchwyt wkręcamy do dowolnego statywu. Ten jest taki mały, poręczny i jest, często go używam, ale częściej jeszcze używam wysokiego statywu. I to nie takiego statywu do aparatu, tylko statywu do oświetleniowego, który jest lżejszy, łatwiej go przenosić, łatwiej go rozstawić. Nie ma tych trzech nóg, tylko jednym ruchem można go rozstawić. Super. Te dwie rzeczy, czyli mikrofon i statyw, dają nam taki profesjonalny obraz czyli i dźwięk. Czyli no tak, wyraźnie tak, słychać tak, wszystko tak. I obraz jest stabilny, nie rusza, nie trzęsie się, nie ma tego takiego efektu amatorskiego. Jak twoje doświadczenia? Pracowałeś już na gimbalach, tego typu rzeczach? Bo ja na przykład tak. Tutaj... To jest... Właśnie mam takie zdanie. Wiem, bo mówiłeś, że niekoniecznie używany będzie. Nie? To tak jak, wiesz, kiedyś mamy zaprzyjaźnioną tą dietetyczkę i z żoną kupiliśmy sokowirówkę do wyciskania tych owoców na zimno. Tam generalnie jest drogi Bayer. Wolnoobrotową. Tak. I wiesz, my żeśmy się bardzo jarali, nie? Natomiast pierwsze, co ta dietetyczka powiedziała, no spoko, będzie stał w kuchni, nie będzie cię używać. I trochę jest w tym prawdy. Natomiast z tym mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. Powiedz mi, jak z tego można, bo ja na przykład dzisiaj, bo on do mnie dopiero wczoraj trafił, więc ja jeszcze nie obcykałem wszystkich rzeczy, ale już widzę na przykład z aplikacji, że ma fajną aplikację, która pozwala różne rzeczy uzyskać jako efekty dodatkowe. Tak. I to jest na przykład rzecz, która mi w selfie sticku takim zwykłym, z którego wcześniej korzystałem, absolutnie mi daje im plus tutaj tę ocenę. Znaczy, co tu jeszcze można wycisnąć z takiego sprzętu? To jest na pewno urządzenie dobre dla takich zaawansowanych użytkowników jak ty. Już od jakiegoś czasu robisz filmy, potrzebujesz czegoś, dzięki czemu będziesz mógł wystabilizować obraz w ruchu. Czyli... Tak, na tym mi zależy właśnie. No. I to do tego się sprawdza. Będziesz musiał trochę poćwiczyć, jak tego używać. Też niestety nie jest to bardzo małe, także trzeba mieć też to zawsze pod ręką, jeżeli chcemy użyć. Ale będziesz tego używał. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z filmowaniem telefonem, to na początku odradzam. Wystarczy mniejsza inwestycja. Selfie stick jakiś. Nawet nie selfie stick. Po prostu na początku wystarczy zacząć od takich kadrów statycznych, czyli sprawmy, żeby coś się ruszało w kadrze, ale nie ruszajmy kamerą. Ustawmy ją i nagrajmy dobrej jakości obraz, bo w ten sposób możemy nagrać obraz, którego ludzie nie odróżnią od profesjonalnego nagrania. Tak. Jak zaczniemy machać tą kamerą, no to się robi już... To niestety się robią różne takie zniekształcenia, które są takie typowe dla małych sensorów, które są w telefonie. No tak, okej. Dobrze. A powiedz mi, w takim razie, jeśli chodzi o smartfony, to jak wygląda z Twojej perspektywy najlepszy do tego? Ja oczywiście jestem nieobiektywny, bo ja używam cały czas iPhone'a i nawet bym się w innych kwestiach nie odnalazł. I tam mam na przykład już z poziomu doświadczeń z mojej komórki, no to już jest stabilizacja obrazu naprawdę z łapy już pozwala kręcić fajne rzeczy. Wiesz, bez żadnego, powiedzmy, nawet selfie sticka. Jak wygląda to w innych modelach? Czy są jakieś aparaty, które preferujesz do nagrywania takich materiałów? W sensie telefony. Znaczy, ja też używam iPhone'a. Lubię go używać, odkąd go mam. A wcześniej używałem telefonów z Androidem. I nie ma znaczącej różnicy. Okej. To nie jest tak, że to jest przepaść. Tak? Może trochę jest wygodniejszy w użyciu. Telefony Samsunga na przykład też mają bardzo dobrą optykę i bardzo ładnie nagrywają filmy, ale mają takie małe niuansiki, które jakby akurat denerwują, tak? Że nie można ustawić blokady fokusa przy wideo. Nie wiem, może to się zmieniło, ale jeszcze pół roku temu, jak robiłem szkolenie dla PAP-u,
który zakupił tego sprzętu sporo, to nie można było ustawić blokady autofokusa. Mhm. Czyli jeżeli robiło się z kimś wywiad i on się na przykład ruszał, no to wychodził z ostrości. No, tak. No i to już takie trochę jest niefajne. Ale może się zmieniło. Można też zawsze użyć w takim telefonie z Androidem aplikacji, która jest przeznaczona do właśnie filmowania. Jest taka Filmic Pro się nazywa, na której można wszystkie manualne ustawienia ustawić i jeszcze lepszej jakości obraz nagrywać niż za pomocą kamery. Tutaj też jest aplikacja. Ja tak mówię, jestem świeżym użytkownikiem, więc nawet nie zdradzę jakichś wielkich tipów na ten temat. Pewnie zrobimy live'a w przyszłości z tylko tego, powiedzmy, urządzenia. Mm-hmm. Natomiast tu już są na przykład w aplikacji takie, wiesz, bajery, które pozwalają na przykład nakładać, wiesz, filtry na przykład na obiekt, który jest filmowany, albo też na przykład kwestie związane z takim, wiesz, stałym śledzeniem obiektu. Nie? Jeszcze też tego nie mogłem skonfigurować, ale to już jest mind blow, nie? To jest świetna rzecz, bo na tych materiałach promocyjnych ja też oglądałem te wszystkie filmiki, też byłem zajarany. Tak. Właśnie, to robi robotę. Tak, nie? Przykład jest blogerki kulinarnej, która porusza się po kuchni, a ta kamera cały czas zapyla za nią. Ją śledzi. Tak? To jest super rozwiązanie. No dawniej to faktycznie... Nie trzeba mieć operatora. Tak? Tak, dawniej to były właśnie... I to wyobraź sobie, że na przykład robisz transmisję live, bo tutaj z poziomu tej aplikacji też możesz zrobić live stream na Face'a i na, powiedzmy, różne inne... Tak, bo to nawet właśnie z poziomu aplikacji jesteś w stanie od razu zrobić, więc wyobrażasz sobie na przykład, nie wiem, wszystkie osoby, które mają jakieś takie, bym powiedział, lifestyle'owe narracje do opowiadania, typu właśnie jestem jakąś, nie wiem, blogerką kulinarną i robię jakąś swoją, wiesz, pizzę, ustawiam sobie taki telefon, który za mną śmiga po kuchni. Tylko muszę pamiętać, żeby nie wyjść za daleko. Tak, no, na tyle myślę, że będziemy bystrzy, nie? Żeby to kumać. No sobie też takie taśmy. Taśmy sobie oklejać, tak. Też to używam, nie? Żeby nie było, tak, że... Też mam taką taśmę, jak nagrywam jakiś, wiesz, statyczny materiał, na zasadzie ani krok w przód. Co to profesjonalne rozwiązanie zastosujesz? Taśma malarska w ten sposób na to patrzymy. Ale zasadniczo, wyobraź sobie, jaki potencjał, nie? Dawniej by musiał być cały sztab ludzi, którzy by za tobą, wiesz, śmigali, a w tej chwili, wiesz, zwykły program, w sensie zwykły, nazwijmy to, gadżet za parę stów plus aplikacja, i ty, nie? Jako bohater swojej opowieści. No, ja ci powiem, jak to wygląda w produkcjach takich filmowych. Jeżeli jest... Przepraszam, jeżeli jest skonfigurowanie tego z aplikacją, która pozwala to nadawać na żywo i masz praktycznie przepis na sukces, jeśli chodzi o social media, nie? Rozumiem. W produkcji filmowej, jeżeli jest kamera, która się porusza, no to jest kamera na wózku. Na wózku siedzi operator, który patrzy cały czas, gdzie kadruje. Obok siedzi człowiek, który ostrzy. A z tyłu jeszcze jest wózkowy, który pcha wózek, tak? A tu jesteśmy my i mamy gadżet za 600, nie? I tłumaczymy, ej stary... To jest ta demokratyzacja... Musisz zmienić zawód. Technologii, tak? To jest ciekawe. Ten w ogóle, to jest Marcina, wiesz, ten stojaczek. Marcin, ile dałeś za ten stojak? Zostawiam jeszcze. Po ile? Gimbalca? No. Jakby powiedzieć na polskie, to 2400. No to jest tego z Iuna, tak? Akurat jestem Moza. A, Moza, okej. Jeszcze inne. Jeszcze. No w każdym razie pożyczę sobie. Pewnie kaucja będzie z 2000. Możesz też taki wkręcić, jak go masz, zobacz. No tak. Chociaż nie wiem, jak będzie stabilny, ale mam dokładnie tą Manfrotto, więc przećwiczę sobie tą stabilność i zobaczymy. Ten akurat jest fajny, bo jest bardzo nisko osadzony środek ciężkości, nie? Znaczy, no to jest świetna reklama dla DJI właśnie poszła, tak? No, po prostu... Tak. Tak. Znaczy... Ale wiesz co, oni nie potrzebują reklamy, to nie jest jakby sponsor, to nie jest product placement. My 4 tygodnie czekaliśmy, wiesz, no, od pre-order do otrzymania 4 tygodnie. No. Znaczy, powtórzę jeszcze raz, dla ciebie spoko. Na pewno znajdziesz zastosowanie. Na początek bym się nie rzucał w to. Tak. Chociaż z drugiej strony naprawdę, to nie jest typu, że wydać 3000, to naprawdę myślę, że spokojnie, jeżeli ktoś ma w ogóle takie zacięcie i chce stwierdzić, to naprawdę moim zdaniem powinien od razu pójść w tą stronę, bo za chwilę będzie miał to, a rozumiesz, nie? Tak, tylko, ale wiadomo, nie? Kumamy. Czyli ja preferuję tą metodę, wiesz, małych kroków, czyli oponowywania po kolei. To polscy przedsiębiorcy cię kochają. W zasadzie, panie.
Małe kroczki, gdzie jakie budżety, po co? Nie, bo po prostu widziałem ludzi, którzy zaczęli tego używać, znaczy kupili i zaczęli używać. I te ujęcia, które nam potem pokazywali właśnie w różnych miejscach, one są po prostu bardzo nieciekawe. No bo przede wszystkim trzeba uczyć się to, z tym chodzić, nie można z tego... Plener jest też niezwykle ważny, no bo nie pójdziesz przecież sobie na zaplecze swojej firmy i nie pokażesz czterech naczep z czymś tam, musisz mieć koncept na to, co będziesz opowiadał. No nie? Właśnie, no. Wiesz, to jest kwestia kadrowania, oświetlenia, to takie rzeczy właśnie jak fajnie, jak się człowiek nauczy z takim podstawowym sprzętem. Już, tak, tak. Już ma koncept, tak, co będzie robił, bo widziałem u Ciebie na Twoim Facebooku, podawałeś przykład też Petera McKinnona, prawda? Ty jest kojarzysz? Taki człowiek. No, ja też go bardzo lubię, też oglądam i no, to jest w ogóle, wiesz, no wow. No, super, piękne. To, co on robi, te rzeczy, to po prostu to jest szok. Ale to, co wyróżnia jakby jego komunikację, to poza tym, że on ma naprawdę fajną osobowość taką medialną, bardzo fajnie opowiada, naprawdę wyrobił się super, to przede wszystkim wspaniałe plenery, w których on występuje. Mm-hmm. Teraz na bieżąco, bodajże jak widziałem, coś mi na YouTubie mignęło, że wiesz, wrzucił znowu jakiś filmik, to on w tej chwili gdzieś tam jakimś śmigłowcem śmiga po Norwegii, nie? Tak, gdzieś, rozumiesz, za kołem polarnym. Same kadry jakby bomba, ale to ja takie kadry bym okręcił. Rozumiesz, jakbyś mnie w takie miejsce zabrał. No nie? Tak, no dlatego często właśnie na przykład fotografowie od portretów mówią, że to nie chodzi o umiejętność robienia zdjęć, tylko miejsce. Modelkę. Tak? Ta, no, tak. Miejsce, tak. Location. No, więc jeżeli na przykład ktoś chce nagrywać materiał, to przede wszystkim musi powiedzieć sobie, odpowiedzieć na pytanie, co on w tym materiale będzie pokazywał, bo jak masz drewnianą szopę z czterema kurami i chcesz zrobić wielki storytelling, to lepiej dobrze się przygotuj nad tą warstwą właśnie narracyjną, zanim pójdziesz w sprzęt. Trzeba myśleć o widzu. Tak, tak, czy to będzie dla niego ciekawe, czy to będzie dla niego jakaś wiedza, jakieś przeżycie albo jakaś zachęta do działania. Jak mieszkaliśmy w Warszawie, to mieszkaliśmy na Mokotowie i tam, szczerze mówiąc, żeśmy byli też tak bardzo zaafarowani też, bo powiedzmy Peter McKinnon to jest jedna osoba, ale też oglądaliśmy bardzo dużo Casey'ego Neistata. Nie? No tak, nie, od dawna. No wiadomo, nie? Wiadomo, to nie powinno być zaskoczenie, w sensie nie jest zaskoczenie, że oglądałeś Neistata. Nie? I teraz, jak patrzyliśmy sobie na plenery warszawskie i na plenery manhattańskie, nazwijmy je w ten sposób, czyli porównywalibyśmy sobie na przykład możliwości wyjścia na miasto z kamerą, to żeby w Warszawie ukręcić fajne rzeczy, to naprawdę jest bieganie na, wiesz, 4 dobre godziny czy 5, żeby wyłapać 5 fajnych plenerów, nie? I to za chwilę będziesz miał po 3 odcinkach, będziesz miał te same budynki w tych samych sekwencjach, nie? Znaczy, no, prawie. Wąskie kadry są. No. Rozumiesz, nie? A w Nowym Jorku facet gdziekolwiek się nie pokręci, albo wiesz, Nowy Jork, albo inne takie bardzo, wiesz, plenerowe miejscowości, one dużo łatwiej też ten próg wejścia jakby z perspektywy pokazania czegoś ciekawego w kontekście twojej powieści jest, nie? I teraz, jeżeli ktoś na przykład chce się zmierzyć w ogóle z nagraniem wideo, to przede wszystkim tak naprawdę musi pomyśleć, co powie, wiadomo, jak to powie, też wiadomo, i w którym miejscu on to powie, nie? Gdzie usadowi tę swoją narrację, nie? To z mojej perspektywy na przykład, nie? Zgadza się. Tada! Nie będę się kłócił. Dobrze, to w takim razie zapytam Ci się o techniczną stronę, bo co do smartfonów mamy ustalone. Powiedz mi, w jakiej rozdzielczości Ty nagrywasz filmiki? Full HD. 1080p. No dobrze. A powiedz mi, te 720 na przykład pod sociale nie wystarczą? Wiesz co? Może wystarczą, ale w tej chwili 1080p, czyli to Full HD jest proste jakby w obróbce. To nie jest tak, że ten telefon będzie gorzej działał przy obróbce niż przy 720p. No to dlaczego nie robić tego wyższej rozdzielczości? No bo to nie jest tak, że ten materiał, który wrzucimy na social media, będzie oglądany tylko w telefonie. On też będzie w komputerze oglądany. Tak. Albo też na przykład w telewizorze. Nie? Albo w telewizorze. Ja dostaję czasami takie, wiesz, print screeny, jak nagrywamy live'y, to dostaję od widzów na przykład informację, hej Mariuszu, oglądaliśmy was gdzieś tam i wiesz, zdjęcie telewizora, no tak, wiesz, gdzieś tam, nie? Więc, pełna rozdzielczość HD jest spoko. 4K nie polecam. Zajmuje dużo miejsca, już wtedy te telefony sobie się... Przerost formy nad treścią dzisiaj? Tak? Myślę, że na razie jeszcze tak. Jeszcze tak, okej. Jeszcze trzeba chwilę poczekać. Też jakiś youtuber właśnie ostatnio wrzucił taki film, w którym opisywał, jak 4K zrujnowało jego życie w 2017 roku. Nie widziałem, a co? Dlaczego? Okazało się, że po prostu bardzo, bardzo trudny w obróbce. On jeszcze nie miał odpowiedniej maszyny, nie odpowiedniego komputera, a te nowe kamery, szczególnie Panasonica, produkują bardzo ciężkie pliki. Tam jest 400 megabitów na sekundę. Co?
Tak, i to jest... Marcin się włączył, słyszę z boku sapanie. No, no, no. 400 megabitów na sekundę, to jest bardzo dużo. No, no. Ja w swojej profesjonalnej kamerze Canona mam 35 megabitów i mi spokojnie wystarcza. A 400 to jest zabójstwo dla komputera. Trzeba mieć porządny serwer. Czyli tak naprawdę robisz sobie problemy, których nie musisz mieć. Tak. Tak, a efekt tak naprawdę dla przeciętnego zjadacza chleba będzie na zasadzie... Jak na swoim laptopie przełączam się między 4K, a mam matrycę 4K na Full HD, to nie widzę szczególnie różnicy. Musiałbym tam się bardzo wpatrywać. Czyli to jest tak naprawdę efekt marketingowy, jeśli chodzi o powoływanie się na to, że jakaś powiedzmy maszyna potrafi nagrywać w 4K, bo dla użytkownika to nie ma zasadniczo specjalnie zastosowania. Tak, no z punktu widzenia pozycjonowania materiałów wideo w YouTubie jest to dosyć istotne, ponieważ YouTube 4K wyżej troszkę pozycjonuje. Ale można po prostu ten materiał, który się zrobi w Full HD, upskalować do 4K i wtedy jest też... Czyli obchodzisz jakby ten myk, tak? I rozumiem, nie zamulając swojego ekosystemu, na którym pracujesz. Też jeszcze żaden klient nie powiedział mi, że potrzebuje materiału 4K. No tak, ale to też jest tak, że bardzo niewiele my jakby rozumiemy jeszcze, uczymy się jakby tego wszystkiego, więc ta wiedza o tym, na przykład co ty powiedziałeś przed chwilą, że YouTube pozycjonuje wyżej materiału, tego bym nawet, wiesz, nie wpadłbym. Dlatego w zeszłym roku wielu YouTuberów właśnie przerzuciło się na 4K, a teraz powoli niektórzy wracają. Na przykład Casey Neistat wrócił do Full HD. Tylko, że akurat w jego przypadku to jest bez znaczenia z perspektywy jakby zasięgu przy tej ilości subów, no to właściwie tak naprawdę on by mógł pralką nagrywać też. Zresztą tu był... Peter McKinnon też w Full HD robi materiały. Tu był jakiś czas temu Igor Podgórski, który też rozmawialiśmy w formacie wideo i on mówił, że z perspektywy na przykład warsztatu to Casey Neistat wcale nie jest jakimś turbo, wiesz, wypasionym... producentem, tylko że właśnie, wiesz, on świetnie opowiada, nie? Ma doskonałą osobowość, natomiast McKinnon generalnie robi cuda. Storytelling. Michał Sadowski robi ładniejsze ujęcia dronem niż... Natomiast właśnie w Neistacie jest przede wszystkim ta osobowość, która jest nie? pociągająca widocznie publiczność i tą jego widoczność jakby tą ekspozycję budującą, nie? Bo to jest też tak, że ten obraz nie musi być idealny, nie musi być piękny. Jeżeli jest fajna treść, przez fajną osobę opowiedziana, no to... Z dobrą muzyką, nie? Tak. To też tak uważam, też tak uważam. Znaczy poza tym, no i storytelling, tak? Czyli jeżeli jest wciągająca opowieść, czyli są zasady storytellingu gdzieś tam zaszyte w tym filmie, no to też jest coś, co rusza. I to nie musi być piękny obraz. I też nie musi być nie wiadomo jaka historia. Też na przykład ostatnio oglądałem wypowiedź, nie wiem, bo wiesz, że Casey Neistat pracował dla CNN-u, to znaczy z jego tym startupem został kupiony też przez CNN. No, ale chodzi o to, że jego pracownik jakiś, tak, zostałem zwolniony. Ja się w to oglądałem. Wciągnąłem się, obejrzałem wszystkie 4 odcinki chyba po kolei. Ale wiesz, później stwierdziłem na zasadzie, to żadna historia, nie, ale świetny tytuł. Tak. Bo myślałem, że będzie jakiś kryzys, na zasadzie, że wiesz, Casey Neistat mnie... Bo nikt nie wie, o czym mówimy, tak, ale ogólnie zwolnili go z firmy, w której pracował i wyjechał na wakacje kamperem, tak. No i każdy odcinek to jest jakiś tam problem. Tak, czyli na przykład, nie wiem, zepsułem kampera, tak? No. Takie podgrzewanie atmosfery, tak. Nie? No. Albo jak wynająć kampera za darmo. To by tutaj mógł z kuźniarem. Jak pójść do Walmartu i wynieść pełen koszyk, nie płacąc grosza, nie? Tak. Wiesz, o co chodzi. Kojarzysz. Dobrze, a powiedz mi, a propos naszych pytań, jak sprawić, by obraz miał dobrą stabilizację, gdy nagrywamy w ruchu, gdy nie mamy na przykład tego typu urządzenia? Znaczy, ja proponuję, żeby się nie ruszać. Piękności. Lepiej spowodować, żeby się coś ruszało w kadrze, niż ruszać kamerą. A jeżeli chcemy nagrywać w ruchu i to ma być jakieś krótkie, ładne ujęcia, to proponuję robić to w slow motion. Okay. Bo jeżeli nagramy film, który potem zostaje zwolniony dwukrotnie albo czterokrotnie na przykład, to nawet jakieś takie niewielkie ruchy są bardzo ładnie maskowane. To wygląda bardzo naturalnie. Super. Także to jest taki sposób. No i tak jak mówiłeś, telefony teraz mają wbudowaną stabilizację i często się to bardzo dobrze sprawdza. No oczywiście można się nauczyć chodzić spięty, tak? To jest metoda. Ministerstwo dziwnych kroków. Tak.
Czyli chodzimy spięty i w ten sposób stabilizujemy ciałem, tak? Ale no, dziwnie to wygląda czasami. To dość nienaturalnie. Tak? Tak. Dobrze, to jest bardzo fajny tip, super, nie wpadłbym na to. A powiedz mi, czym wzmocnić audio przy nagrywaniu materiału wideo z użyciem telefonu? I o tym właściwie żeśmy mówili o mikrofonie. Tak. To jest... Jaki rodzaj? Bo to jest powiedzmy jeden, ale pokazywałeś, że masz jeszcze jeden bajerek. Mam jeszcze jeden mikrofon. Taki a nasi widzowie zadali pytanie, jaki to jest rodzaj? To jest Rode, ma jakąś tak, to jest Rode Video Micro. Czyli odpowiednio Rode Video Micro mikrofon. I to jest mikrofon przeznaczony do... Stefan Przytuła pytał, jaki to był model mikrofonu, czyli Rode Video Micro. Video Micro, okej. Okay. I to jest mikrofon przeznaczony do lustrzanek, do aparatów i on potrzebuje innego kabelka. Ten kabelek jest zły. Trzeba dokupić kabelek, który kosztuje 50 zł, jest z jednej strony szary. Okay. I wtedy można go podłączyć do telefonu. Bezpośrednio bez przejściówki jakiejś. Znaczy, ty musimy przejściówkę z uwagi na... No, rozumiem. Ale ten kabelek, o ten, który ma dwie czarne końcówki, trzeba kupić taki, który ma szarą końcówkę. Znaczy jakoś... Ja zrobiłem o tym filmik w ogóle. Okay. Możemy gdzieś tam zalinkować potem. Także tak. Czyli w sumie taka inwestycja, jakieś 250 zł, to jest profesjonalny mikrofon w miarę, a są też tańsze, za jakieś 130 zł chińskie podróbki. Tak samo jak ten mikrofon. To jest mikrofon na kabelku. Mhm. Ma fajny, długi kabelek. Tutaj ma baterię, ale ona, jeżeli podłączamy do telefonu, to nie jest używana, także w zasadzie nie musimy o tym myśleć. Podłączamy też do gniazda słuchawkowego. I z drugiej strony, tak samo jak tutaj mam podpięty teraz taką pchełkę, po której dźwięk leci do Was, tak samo ten możemy podłączyć sobie w ten sposób. Kiedyś oglądałem nagranie kolegi, który był gdzieś tam, wiesz, na jakimś tam wyjeździe zagranicznym, fajna plaża i aparat miał na jakimś statywie stojący na plaży i on naparzał do tej kamery z tam pewnie dobrych 5-6 metrów, nie? Ja wtedy bez kabelka? Nie, na kablu. Właśnie później jak on przyjechał, na zasadzie, stary, ale powiedz mi, na czym ty żeś tak to audio wyłapał, nie? No w zasadzie na tej twojej, on też miał taką puchatkę, nie? Nie, kabel ze sobą ciągnął, ale nie było widać, bo go wkopałem wiesz, w piach, nie? Dobry patent. Czyli tak. Czy też jest fajne, ale to kierunkowe, też jakieś budżetowe rozwiązanie. To jest 50 zł. 50 zł ten mikrofon. Tak. A jaka jakość tego, jeśli chodzi o... Dobra, bardzo. Bez problemu. Nie jest jakaś oszałamiająca. Pewnie ktoś, kto zajmuje się profesjonalnie audio, stwierdzi, że jest słaba, ale wystarczająco. Ale jest dużo lepsza niż bez tego mikrofonu. Jeszcze jest trzecie rozwiązanie. Mhm. To jest zdalny nadajnik, taki jak mamy w tej chwili tutaj podpięty. I to jest koszt około, nie wiem, 1500 zł? 1700. No, chyba, że staniało, bo tyle ja bym musiał. I to jest na dwa mikrofony? Tak, Saramonika. Tak, no to jest fajne rozwiązanie. Jakoś inne, ja mam też na Rode i tam jest na jeden akurat. Tak, na Rode jest jeden, a Saramonik jest dwa, czyli są dwa nadajniki, jeden odbiornik. No, tak. No. I za 1500 zł możemy wykonać, ustawiając kamerę w tamtym miejscu, możemy wykonać bardzo fajny wywiad. Super. Bez kabli. Super. To jest bardzo fajny tip. Bardzo fajnie nam podpowiedziałeś, a powiedz mi w takim razie, czym montujesz nagrany materiał? Bo ja na przykład wiem, że ja z poziomu na przykład swojego iPhone'a używam iMovie, kiedy robię te swoje produkcje z RONSI, natomiast takie już poważniejsze nasze produkcje, no to albo na Final Cut'cie, albo na Adobe Premiere, nie? I używamy powiedzmy tam jeszcze innych dodatkowych rzeczy, nie? Ale to już jest taki software, bym powiedział, taki dość zaawansowany, nie? Co można zrobić, kiedy nie ma się tych aplikacji? Czyli ja w ogóle jestem fanem tego, żeby robić wszystko w telefonie, bo odchodzi nam dużo elementów związanych z przesyłaniem tych plików. Łatwiej ściągnąć coś, co nam brakuje na telefon na przykład. To jest coś takiego jak AirDrop, nie? No, wiem, tak. Ja odkryłem niedawno, więc pytam. No ale nie wszyscy mają iPhony i te MacBooki, tak? No. Ale nie, ja żartuję, bo dopiero niedawno, jak taki Janusz telekomunikacji odkryłem, że jest coś takiego jak AirDrop i jestem w wielkim szoku, że mi niektóre pliki przychodzą, wiesz, od tak, nie? Ale spoko. W telefonie montuję dwoma narzędziami. To jest iMovie plus taka aplikacja Video Leap chyba.
Okay. Tak się nazywa. Videolip, okej. Tak. No bo samym iMovie w bardzo łatwy sposób można zmontować materiał nawet w dwóch warstwach, czyli można mieć pod spodem jedną warstwę, na przykład długi wywiad, a na górze dodać drugą warstwę, w której są jakieś przebitki, na przykład pokazujące otoczenie tego wywiadu. No, super. I to się robi w prosty sposób. Taki materiał eksportuję i potem wrzucam do tego Videolipa, w którym dodaję napisy, efekty specjalne. To poproszę, żebyś później po transmisji w aplikacji podał nazwy w linku, no w opisie, w komentarzu. Dobrze, wrzucę. No. Jasne. I na iPhone'ie te aplikacje mi w zupełności wystarczają. A jeszcze jest jedna aplikacja do stabilizacji obrazu, już też nie pamiętam, jak się nazywa. Osobna jeszcze, tak? Tak, jest osobna. Nie dość, że masz iPhone'a ze stabilizacją, to jeszcze później stabilizujesz? Jeżeli jest taka potrzeba, to mogę sobie wystabilizować. A jeżeli chodzi o telefony z Androidem, tam są w zasadzie dwie dobre aplikacje. Jedna to się nazywa KineMaster, a druga Power Director. Okay. One mają podobne funkcjonalności, różnią się ceną. KineMaster jest w abonamentowym rozliczeniu i kosztuje około 150 zł rocznie, a Power Director kosztuje jakieś 30 zł i to jest jednorazowe. iPhone'owskie iMovie jest za darmo, jest no, w telefonie. Spoko, ta druga aplikacja w wersji podstawowej jest za darmo i mi wystarcza, a można ją zakupić w pełnej wersji za 350 zł. Okej, ale już całkowite jakby koszty. Całkowite, tak. Czyli nieodnawialne. Okej, super. A powiedz mi w takim razie, jak wygląda z dźwiękiem w przypadku nagrywania materiałów? Skąd brać legalną ścieżkę dźwiękową? Ja na przykład do swoich materiałów wykorzystuję stoki z plikami audio, tak? I na przykład Audio Jungle jest u nas też bardzo często, ale widzę, że na przykład producenci, czy powiedzmy wytwórcy nie kłopoczą się jakby wykupowaniem tego, jest jeszcze na przykład, wiesz, kogoś filmi, wiesz, muzyka i ten, wiesz, audio branding z Audio Jungle, nie właśnie Audio Jungle. Z tym, że też był jakiś taki youtuber, który robił właśnie takie filmy i specjalnie dawał właśnie te podkłady z Audio Jungle. Było świetne. Czyli z muzyką jest kilka sposobów. Jedno są stoki, na które płacimy. Są dwa stoki darmowe. Jeden jest z YouTube'a, to jest YouTube. To też linka poprosimy. Tak. I drugi jest, Facebook też niedawno zrobił taki stok. Ale to jest sprawdzać. Bardziej tam, przynajmniej z mojej perspektywy, jeśli chodzi o muzykę. Nawet nie patrzyłem. No. Czasami na tym YouTube'owym znajduję jakieś kawałki, które rzeczywiście w jakiejś mniejszej produkcji mogę użyć, telefonowych. Ale jest jeszcze inna wersja. Są takie stoki takie z subskrypcją, czyli płacimy miesięczną opłatę i mamy dostęp do wszystkiego. Jest też ich kilka i są właśnie też uzależnione na przykład od ilości subskrybentów na kanale. W sensie, że masz kanał na YouTubie na przykład, tak? Jeżeli masz duży kanał, to więcej płacisz, tak? Tak, a mniejszy, to mniej płacisz. No całkiem fair. I to jest spoko. I wtedy jest dostęp do dużej ilości naprawdę fajnej muzyki. To właśnie tacy youtuberzy jak Peter McKinnon korzystają z takich stron. To koniecznie link. Koniecznie. To wiesz, to będę cię molestował na zasadzie. No, muzyka to jest w ogóle oddzielny temat. Ja czasami potrafię dzień spędzić na szukanie muzyki do filmu. To jest koszmar. Tak, to na szczęście u nas robi moja żona, natomiast technicznie rzecz biorąc, faktycznie dobra muzyka to jest właściwie połowa sukcesu, jeśli chodzi o oddanie emocji, nie? Które wzmocnią te kadry. A jak jeszcze dobrze zgrasz na przykład muzykę z jakimiś wydarzeniami, no to się nagle okazuje, że wiesz, w sumie z banalnych kadrów wychodzi coś, co naprawdę jest fantastyczne, nie? Tak, czego zrobimy cięcia w beat. Tak. No to jest bajka. No dobrze, a powiedz mi, jak przygotować dobre i intrygujące intro do naszego materiału, bo na przykład my tutaj, chociażby w tym programie Mariusz Odegar Show, też używamy takiego fajnego intro, które pozwala nam. Podpowiedz naszym widzom, jak do tego się zabrać. Ja bym właśnie proponował użyć ujęć typu slow motion, czyli takich spowolnionych, i ujęć typu time lapse, czyli taki bardzo przyspieszony. One robią robotę. Tak. Tylko trzeba znaleźć ładny kadr, czyli trzeba podejść do tego jak fotograf, znaleźć, nie wiem, ładne ujęcie na miasto. Myśmy robili te kadry, te osoby, które nas oglądają, pewnie już jakby łapią to, ale myśmy na przykład, żeby te timelapsy porobić z samochodu, na przykład to jeździliśmy przez pewnie dobre 3 godziny po Warszawie. Wiesz, i w różnych porach, nie? Typu jak się zrobił zmierzch, no to wiadomo, jak wjeżdżaliśmy w tunele, czy gdzieś tam powiedzmy, wiesz, to pięknie to wszystko wychodziło, nie? Ale faktycznie no, to jest kwestia kombinowania, wiesz, umieszczania obiektywu gdzieś tam na statywie w samochodzie. No, duża zabawa. Jestem akurat z tego naszego intro do tego programu bardzo dumny, bo... Świetne jest. No, ale to Kacper, który z nami pracował, też taki bardzo już profesjonalny, wiesz, producent, nazwijmy go,
Mówi, absolutnie tu z samochodu będzie kibel i będzie kicha, jeśli chodzi o kadry. Nie? Ja się uparłem, że chcę ten kadr i koniec. Nie? I się udało, i się udało. Nie? Więc to faktycznie, że tutaj akurat dobre znowu pomysły i to połączenie timelapsa zawsze robi. Tak, nie? I to nie trzeba dużo tych ujęć. Nie. One się mogą zapętlać tak. Też, nie? Mhm. W ogóle połączenie timelapsów ze slow motion bardzo fajnie wychodzi. Jeżeli to się połączy z fajną muzyką, no to tak. Jest świetnie. Okej. Okay. A powiedz mi, gdzie można takie materiały kupić? Bo my też oczywiście korzystamy z szablonu, który właściwie tak naprawdę tylko i wyłącznie imputujemy tam nasz content, nie? Bo animacja jest praktycznie, wiesz, predefiniowana tak naprawdę. Gdzie ty polecasz kupować takie rzeczy? Wiesz co, nie powiem ci, bo nie używam w ogóle tego, takich template'ów. Okay. One są pomocne, ale myślę, że fajnie umieć samemu zrobić różne rzeczy. Ale to wiesz, że kupa czasu, nie? No, czasami kupę czasu, tak. No, gdybyście na przykład szukali jako nasi widzowie, no to ja polecam na Filmforeście, też tam są i koszty, to są na poziomie około kilkunastu dolarów, nie? Już z muzyką tak. Na przykład, no. Więc to są tak naprawdę śrubkowe. I to intro jest właśnie zrobione w ten sposób? Tak, tak. Tak. Wiesz, co jest największym problemem? Mieć własny content, czyli własne te kadry i wymyślenie dobrego copy na tą, wiesz, bo tam są te, znowu teksty są, wiesz, te zajawki są defaultowe, czyli przez producenta tego szablonu, więc technicznie musisz tak naprawdę sobie, wiesz, wymyślić, co ty chcesz powiedzieć na tej animacji, tak naprawdę. I to jest jakieś tam zawsze wyzwanie, żeby to ci się zgadzało, bo tych słów masz ograniczoną liczbę, więc ta narracja, żeby była płynna, ciekawa i fajna, jeszcze się układająca w miejscach, które... jakby, wiesz, projektant, który ten jakby motyw budował, to żeby to, wiesz, sensownie wyglądało z perspektywy miejsca, które ci dał, nie? Czyli frazy muszą być odpowiednio też przemyślane. To oczywiście wygląda bardzo płynnie, kiedy ktoś na to patrzy, natomiast z zewnątrz to właśnie największa kombinacja jest, jaki kadr w danym miejscu, to jest jedno, a z drugiej strony tak naprawdę, co ty powiesz w miejscu, w którym masz miejsce na to, żeby coś powiedzieć, nie? Bo niektóre słowa, wiesz... niekoniecznie muszą siedzieć plastycznie, nie? Jeśli rozumiesz, o czym, tak. O czym mówię. No, no to jest kombinacja. Tak, trzeba się dopasować do tego template'u. Tak. Jeżeli działa, no to czemu nie? Naprawdę funkcjonuje. Nie? My żeśmy kiedyś używali na przykład u siebie w swojej firmie typografii kinetycznej do opowiedzenia, czym się zajmujemy. To jest bardzo fajnie. I też są takie templatki bardzo fajne, wiesz, gdzie technicznie my żeśmy opowiedzieli, wiesz, o swojej firmie i okazało się, że ta templatka miała 32 słowa defaultowo. Tyle było, powiedzmy, w animacji dostępnych, nie? A myśmy mieli znacznie więcej do powiedzenia na swój temat, więc co zrobiliśmy? Zapętliliśmy podwójnie tą samą jedną pojedynczą templatkę i dopisaliśmy do 64 słów, nie? Czyli rozumiesz, że wtedy nagle okazało się, że masz przestrzeń do tego, żeby coś powiedzieć. Zajmujesz się kreacją, także kreatywnie. Do templatki można podejść też. Później dostawałem zapytania od klientów, stary, kto ci to zrobił? Nie? Na zasadzie, gdzie można taką zajebistą animację kupić i w ogóle ile to kosztuje, ile monet, nie? Mówię, panie, nie? Majątek. No, zasadniczo generalnie właściwie tak naprawdę kreatywna jakby sfera, bo możliwości takich bazowych jest pełno. Dobrze. Przejrzę jeszcze przez pytania naszej publiczności, bo być może jakieś się znajdą. Artur Ścibisz ponawia prośbę, którą ja też tutaj dałem. Prosiłbym pod postem dopisać wszystkie te modele, o których mówiliście. Ja też tutaj przypominam. Opowiedzcie coś, panowie, o formatach na różne kanały social media, to też może być też ciekawe, to też jeszcze chętnie wycisnę z ciebie. Tomasz Gajda napisał dłuższy komentarz, ja go przeczytam może. W mojej opinii content wideo na YouTube jest bardzo niedoceniany, przynajmniej w Polsce. Kiedy pana zdaniem właściciele firm zrozumieją, że warto tworzyć filmy tak samo, jak warto mieć chociażby fanpage na Facebooku? To jest dobre pytanie i jestem ciekaw twojego zdania. Od tego zaczniemy? No możemy. No tak, to też Paweł Tkaczyk, którego wspominaliśmy, w trendach napisał, że teraz firma jest wydawcą. To jest czas, kiedy firma może być i powinna być wydawcą. To parę lat temu o tym mówił też Gary Vaynerchuk. Tak. Czyli w zasadzie bez konieczności wykupywania czasu w mediach tradycyjnych możemy sami mieć programy swoje. Mieć swoje programy. Ja nazywam YouTube jest jednym z tych kanałów, w które możemy wejść. No na pewno jest niedoceniany. Ja z chęcią bym więcej takiej produkcji robił na YouTube'a. Tak, ja też to widzę. Ja nazywam w ogóle ten trend medializacją, wiesz, marketingowy. Czyli każda firma musi stać się, wiesz, firmą medialną, jeśli chce przetrwać w bój o uwagę konsumentów, nie? Tak. To jest fundamentalny jakby bój, który będziemy toczyli, nie? I teraz na przykład tydzień temu albo półtora tygodnia temu
znajomy, który mnie zaprosił, zresztą tu był u nas Daniel Siwiec, on mnie wcześniej zaprosił do siebie, do swojego Business Ridera, czyli program, który on prowadzi. No jest przedsiębiorcą, jest inwestorem, on operuje w ogóle, wiesz, jako deweloper, ma taki, nazwijmy go, swój fundusz, nazwijmy inwestycyjny, który rozwija. Przy okazji też gdzieś tam prowadzi szkolenia dla przyszłych i obecnych deweloperów i inwestorów takich, wiesz, i tak dalej, nie? Osób, które się interesują tym. Uruchomił w 2016 albo 2017 roku kanał swój własny, gdzie opowiada o flipowaniu mieszkań, czy zamiany, wiesz, tych słabych nieruchomości na fajne i, wiesz, jakby budowania tej całej wartości i tej sfery, powiedzmy, związanej z budynkami, czy też tym mieniem nieruchomym, o jeśli tak mogę. I się nagle okazało, że w ciągu roku po 50, wiesz, produkcjach, on już jest w jakimś stopniu tam bardzo mocno rozpoznawalnym też twórcą, gdzie w ciągu tam tygodnia z perspektywy jakby kontentu, który wrzucił, kilka tysięcy, wiesz, wyświetleń na bardzo niszową, jakby nie było, tematykę. Z punktu widzenia wizerunku to jest po prostu... A to jest petarda, tak, to jest petarda, jeśli chodzi o te rzeczy, które... Tak, no, buduje swoją markę jako specjalisty w danej dziedzinie. Plus naprawdę zyskuje bardzo dużo biznesu. Ja udzielając jakby wywiadu Danielowi, bo też przejechałem się jakby z nim w tym programie, bo on akurat to robi, wiesz, dynamicznie z poziomu swojego samochodu, to po tygodniu, słuchaj, kilkanaście, wiesz, wyrazów jakby takiej sympatii od osób, które to obejrzały, a z drugiej strony jakieś tam zapytania też biznesowe, nie? Czyli składając to jakby do kupy całej, nie? Biznes może niekoniecznie tylko i wyłącznie taki, który jest związany z jakąś rozrywką, ale też naprawdę z twardym biznesem, korzystać bardzo mocno na tworzeniu kontentu, który wydawałoby się, że będzie bardzo, bardzo też takim wąskim tematycznie, a nieprawda, nie? Bo on ma niektóre produkcje, słuchaj, na YouTubie, jak patrzyłem na jego kanał, które ma po 20 parę tysięcy odsłon, to naprawdę jest dużo, nie? To, wiesz, to nie jest Wardęga, umówmy się, nie? Z psem pająkiem. No tak, ale też nie ma takiej ambicji chyba. Tak? Ale nie ma takiej potrzeby też, nie? Bo to, wiesz, znaczy, nie? Znaczy, mi się wydaje, że to się napędza, to jest taka kula śniegowa. No, ja w zeszłym tygodniu robiłem szkolenie zrobienia filmów telefonem dzieciom w szkole u mojej córki. To teraz, to jest w ogóle świetny wątek, nie? Bo ja na przykład, dlaczego ja się wziąłem za wideo, nie? Bo w 2013 roku obejrzałem jakiegoś 13-latka, szukając jakiejś rzeczy, które musiałem się dowiedzieć na temat, bodajże coś z moim MacBookiem, chciałem wymienić touchpad, wiesz, więc na YouTube oczywiście jak wymienić touchpad w MacBooku, rozumiesz, nie? Taki powiedzmy do it yourself. I nauczył mnie tego 13-latek, miał swój kanał, nie? Rozumiesz, 13-latek bardzo fajnie opowiedział o tym, jak się wymienia touchpady i takie tam, wiesz, elementy techniczne, więc ja stwierdziłem z moją żoną wtedy narzeczoną, mówię, Karola, albo my wejdziemy w wideo, albo ten maluchy, nie, za 3-4 lata przejmą nam rynek. Nie? Ale tak jest. No. Wiesz co, ja robiłem to szkolenie, miałem tylko 4 godziny, no bo to było po lekcjach. W piątek o godzinie 15 zaczęliśmy. Oni przez 4 godziny nauczyli się i zrobili więcej niż z dorosłymi przez 8 godzin. No tak, tak. Zupełnie bo one się nie boją. Nie? One się nie boją. I są ciekawe tego. Tak, są ciekawe. Też, są zrośnięte jakby z narzędziem. To po prostu ja im tylko rzuciłem temat i okazało się, że nie muszę tłumaczyć, jak działa aplikacja do montażu, bo oni sobie to sami rozkminili. Tak. Także... To taka przestroga dla właścicieli biznesu. Trochę przestroga, tak. Którzy mają 40 plus, powiedzmy, z perspektywy demograficznej takiej, nie? Niech zatrudnią syna, tak, albo córkę. Tak. Albo też, krótko mówiąc, niech otrzeźwią jakby te swoje spojrzenie, bo naprawdę za chwilę będą w szarym jakby końcu, jeśli chodzi o wykorzystywanie takiej content marketingowej platformy, jaką będzie YouTube, nie? Tak, no to... Czy inne platformy wideo, to robienie filmów, no to ja to tak porównuję trochę do używania PowerPointa. Tak, to jest tak, że to jest jakaś umiejętność, którą trzeba się nauczyć. Tak, trzeba się nauczyć. Musisz mieć, tak. To nie jest luksus, nie? Tak. To jest konieczność. To może też nie ma co tak bardzo przesadzać, ale dobrze to mieć. W tej chwili jeszcze jest szansa, żeby w ogóle się załapać na ten... Falę wzrostową. To, bo jeszcze to jeszcze czynnik dość mocno wyróżniający. Ja widziałem, że ty robiłeś, przeglądałem sobie te linki, które mi podesłałeś, robiłeś jakiś materiał dla też takiego dewelopera, w sensie to jest przedsiębiorca budowlany, który buduje domy jednorodzinne i tych domów postawił kilkadziesiąt, nie? Świetnie opowiadał, wiesz, doskonale to przedstawione i właściwie tak sobie, wiesz... A trochę taki, wiesz, swojski klimat, bo oczywiście jak pokazywał tych swoich majstrów, których ma, to takie, wiesz, polskie majstry, nie? Na zasadzie, wiesz, no wiadomo, nie? Jak, trochę jak z komedii Barei trochę, nie? Ale z drugiej strony sobie myślisz,
solidne te chałupy robią, nie? No, plus solidny, porządny chłop, który te domy ci buduje, nie? Tak, rozumiesz, nie? Ja w ogóle jak zacząłem robić ten biznes swój filmowy, to jakby ja nie bardzo lubię reklamy, nie wiem, czy w ogóle to jest tak, że no, tak, mam takie podobne zdanie, jak tam Gary Vaynerchuk, że marketerzy to cokolwiek złapią pięknego, to zaraz zepsują, tak? Jak było z mailem, nie wiem, z telewizją, z radiem. Ale reklamy naprawdę działają, to też nie demonizujmy. No, tak, nie, dobra reklama naprawdę czyni cuda. I właśnie pomyślałem, że właśnie trzeba robić to tak właśnie autentycznie, prawdziwie. No i ten mój klient bardzo miał dużo opory, żeby mówić. Dlatego ja go wsadziłem w samochód. I opowiadał po drodze. I on po prostu po drodze opowiadał. Tak. Ale świetnie to wyszło, naprawdę świetnie. To w taki naturalny, autentyczny sposób. Tak, był naturalny. To jest taki przykład firmy, która miała kilkudziesięcioprocentowy wzrost dzięki wideo w ciągu roku. Wierzę w to. On mi tak sam powiedział, także to nie jest tak, że... No, wiem. Mhm. Ale wierzę w to, bo naprawdę wyszedł na takiego uczciwego gościa, nie? W sensie takiego przedsiębiorcy z zasadami. Tak, to jest to. I poza tym jeszcze też ci klienci, którzy do niego trafiają, to już nie są tacy klienci, którzy chodzą i mówią, że tutaj ma być cegła taka i taka i tyle zaprawy, tylko mówią, że wiecie, ja chcę mieć dom, tak? chcę mieć mieszkać w domu. A pan go postaw, pan wie jak, widziałem na filmie. Ma wyglądać mniej więcej tak. my chcemy przy tym kominku siedzieć i tam... No, tak. Czytać książkę. Tak, to jest naprawdę, naprawdę ciekawe. Dobrze, czyli mamy odpowiedź na to pytanie. Artur Ścibisz mówi, Marek, masz świetny radiowy głos. Och. Proszę, jak miło. Co tu jeszcze mamy? Dzięki. Jak, przepraszam, kto to mówił? To był Artur Ścibisz. Możecie się umówić na kawę, dzisiaj są walentynki. Ja nie wnikam. Wiesz co? Connecting people. Nie? Dobrze. Ja to mi się odwróciło. Co my tu mamy? Moja żona też to ogląda. Artur, Karola, bo publiczność myślała w pewnym sensie, Artur pewnie, że Karola to dzisiaj ogarnia. Nie, to Marcin. Marcin dzielnie walczy. Tak, tak. Trzy kamery, mikrofony, oświetlenie. Tak. Tak, dobra, to jeszcze odpowiedzmy na pytanie ze strony publiczności. Opowiedzcie coś, panowie, na różne o formatach, na różne kanały social media. A tak, było to pytanie. W formatach. Znaczy, u mnie są takie, jeżeli chodzi o rozmiary obrazu, tak, to można robić filmy albo horyzontalnie, albo wertykalnie. No są dwie szkoły, nie? Tak, w sensie są dwie szkoły. Teraz bardzo mocno podzielone też, jeśli chodzi o preferencje. Tak, teraz te pionowe formaty coraz częściej wchodzą i coraz więcej wchodzą i rzeczywiście one są bardzo atrakcyjne do odbioru w telefonie, no bo telefon też trzymamy pionowo. I takie miejsca jak Instagram, Snapchat są świetne do tego typu, do tego typu formatu. Jeżeli chodzi o Facebooka, to cały czas jeszcze króluje ten format horyzontalny, głównie z tego powodu, że te materiały często są też oglądane w komputerze. Bo w komputerze jednak ten format horyzontalny, ten wertykalny niekoniecznie dobrze się sprawdza. Teraz format to też możemy mówić o długości filmu. No to długie filmy wcale nie muszą nie być dobre, tak? Bo nie, wchodzimy do kina i oglądamy film półtorej godziny, który wciąga. Czyli po prostu ludzie oglądają seriale 4 sezony, nie? Tak. Jeżeli jest dobra historia, to nie istotne, czy jest krótka, czy długa. No, tylko no, nie każdy potrafi zrobić długą, dobrą historię. A krótką, dobrą historię jest w miarę prosto zrobić. Tak. To jest prawda. Jeżeli chodzi o długość, to Instagram to jest te 15 sekund tak, cały czas. Na Insta Stories. Tak, na Insta Stories. I te 15 sekund to też jest dużo czasu, żeby też coś fajnego przekazać. Poza tym można zrobić kilka tych 15-sekundowych ujęć, które tworzą konkretną historię. Ja mam też takie doświadczenie jakby z moimi klientami, którzy bardzo się stresują nawet przed Insta Stories, wiesz? I naprawdę bardzo dużo uwagi przywiązują do tego kontentu. Jakie ty masz zdanie? To ma być... takie bym powiedział właśnie typowo backstage'owe. Ja do tego tak podchodzę. Nie pieszczę się z formatem na Insta Stories. Nauczyłem się tego na Snapchacie. Wcześniej jakby oswoiłem się z tym, że to wiesz, to jest content efemeryczny, ulotny, który za chwilę zniknie, więc bez jaj. Nie jest to coś na przykład takie, że na przykład mój kluczowy klient, który pierwszy raz ma ze mną kontakt, nagle zobaczy, że ja gdzieś tam, wiesz, robię jakieś rzeczy takie topowo, znaczy offowe nazwijmy to, nie? A jak ty na to podchodzisz? Z pietyzmem powinni podchodzić klienci do tego, czy raczej na pewnym spontanie?
Wiesz co, i te makiny on wrzuca różne. To trochę nie? Jestem słaby ogólnie z marketingu, muszę powiedzieć, ale pewnie można robić to na różne sposoby. Mogą to być rzeczywiście takie backstage'owe rzeczy, a są też ludzie, którzy robią perełki. Makiną na przykład wrzuca tak, naprawdę, wiesz już. Dzięki tym perełkom się wyróżniają. To są takie ulotne filmiki, które jak ktoś zobaczy, że o, Peter wrzucił coś, no to trzeba obejrzeć, bo to zaraz zniknie. Tak? Mhm. Czyli jeżeli jest marka, która też byłaby w stanie robić takie krótkie 15-sekundowe filmiki w dobrej jakości, to też jest duża szansa, że ta atencja widza albo będzie duża. Albo influencer, nie? Albo taki normalny twórca, który gdzieś tam jest, nie? Ja też na przykład obserwuję Igora Podgórskiego, który wspomniałem wcześniej. On też na przykład robi, nie sądzę, żeby tworzył specjalnie tylko pod Instastories, tylko to są raczej, wiesz, wyrwane z kontekstu części materiału, z większej jakby masy materiałów, które tworzy na przykład gdzieś tam. Ale fajnie sygnalizuje na przykład, że coś zrobił ciekawego i przekierowuje w ten sposób na przykład uwagę na swój kanał na przykład na YouTubie albo gdzieś tam, gdzie on to publikuje, nie? Więc to też jakby... Nie chodzi o to, żeby tą całą pompę włożyć wiesz, w coś, co zniknie, tylko raczej, żeby zutylizować ponownie content, który będzie wykorzystywany w różnych kanałach. Nie? No. Tak, no, to też jest, w sumie to też wpisuje w to, co Gary Vaynerchuk, znowu go wspomnę, mówił jakiś czas temu, że to jest taki czas, kiedy już nie twórzmy, tylko dokumentujmy. Czyli jeżeli marka, firma pracuje nad jakimś projektem i no to jest wstępna faza, no to już w tym momencie warto to pokazywać. I to taki Instastory się do tego nadaje, żeby, idealnie, żeby pokazywać jakieś, nie wiem, tutaj robimy jakieś szkice, tutaj mamy prototyp, tutaj drukarka 3D coś nam drukuje. Po to, żeby już robić takie zajawki i w ten sposób już budować taką bazę potencjalnych klientów. A nawet jeżeli to nie będą potencjalni klienci, to możemy w ten sposób przetestować, czy w ogóle to ma dobry odbiór. Tak, I dzięki temu niekoniecznie musimy w ten produkt wcale wejść, bo tradycyjnie no to co, jest okres budowy rozwiązania, wszystko jest tajemnicą, potem raptem wychodzimy na rynek i okazuje się, że nikt tego nie chce. Tak? Bo nie przetestowali. A tak za pomocą takiej krótkiej formy wideo na Instastories można dokumentować, pokazywać ludziom, światu. Bardzo fajny pomysł. Artur Ścibisz pyta, a mieliście kontakt z prompterem i jak najlepiej z niego czytać, jakieś porady? Bardzo dobre pytanie. Ty masz? Nie. Ja ci nie pomogę, bo tak. Ja pomogę. Dobra. Ja pracowałem, Arturze, z prompterem bardzo fajnie i to jest świetne narzędzie, kiedy na przykład chce się nagrywać content, który jest dobrze zaplanowany na przykład. Taki, gdy masz na przykład sytuację, w której musisz powiedzieć określone frazy, a content jest dłuższy. Bo trzepnąć z głowy zajawkę taką 10-15 sekundową typu hej, tu firma X, jesteśmy super, to jest prosta sprawa. I to właściwie trudno to spieprzyć. Ale kiedy masz na przykład content marketingowe jakieś takie działanie, które jest na przykład obliczone na 3-4 minuty mówienia, takiego wiesz, sensownego, płynnego, to prompter jest bardzo dobrym narzędziem, które pozwala to ustrukturyzować, plus przy okazji napisać narrację w taki sposób, który będzie płynnie opowiadany później przez ten talent, nie? Czyli tą osobę, która będzie tym, nazwijmy to, rzecznikiem, czy też tym narratorem, nie? I ja akurat bardzo sobie cenię prompter do sytuacji, w której na przykład trzeba zrobić coś, co musi wyjść jak igła, nie? Taka na zasadzie, że nie ma miejsca na... Ma być pro. Tak, ma być pro i ma być, wiesz, zgodna z pozycjonowaniem marki, na przykład premium albo jakiejś tam innej, nie? Więc prompter pomaga też jakby tutaj unikać sytuacji, w której... pojawiają się, tak jak my teraz sobie potocznie rozmawiamy, to gdyby ktoś uważnie nas słuchał i był bardzo czepliwy, to by znalazł bardzo dużo paralingwistyki w naszej, czyli zgadza się. Rozumiesz, nie? Mój radiowy głos też cały czas się... Tak, ale to uchodzi w takiej rozmowie nam, tak, i wszyscy nam to wybaczą, natomiast kiedybyśmy mówili o takiej dobrej narracji, która jest naprawdę super, z dobrego poziomu takiego quasi aktorskiego, to prompter jest takim narzędziem, które pozwala ten problem zniwelować, nie? Co więcej, jeżeli się dobrze to zrobi, to ludzie naprawdę nie wyłapią rzeczy tak, też. Ale wiesz co, właśnie chodzi o to dobrze. Tak, bo to jest myślę, zawsze jest tak. Że to jest takie rozwiązanie dla kogoś, kto już jest świadomy tego i potrafi dobrze czytać i nie będzie to sztuczne. Bo jeżeli się zadba o dystans na przykład od promptera, to oczy nie będą ci biegały od prawa do lewa. Tak? I teraz największy błąd, który robią osoby, które na przykład widać rzeczy, ja wyłapuję takie rzeczy, ja po prostu widzę na zasadzie walizkarki. Widzę na przykład dziennikarzy, którzy mają za blisko prompter i na przykład są nienauczeni tego i też widzę, jak latają. Nie? Po prostu natychmiast to wyłapuję.
Ale to trzeba umieć. Wiesz, tak. Ale to jest prostsze niż się wydaje. Kojarzę kilka takich materiałów, które przygotowywałem dla firmy, tam, w których trzeba było zawrzeć taki właśnie komunikat nagrany przez prezesa, tam właśnie przez promptera. Tak, i oni nie chcą się mylić, nie? Bo to jak masz komunikat ze strony spółki giełdowej, to nie możesz pomylić na przykład wskaźników. Dokładnie, nie? To wtedy się sprawdza, tylko że mi się to nie podobało, bo to nie było takie prawdziwe, autentyczne. Bo ten prezes był słaby jako narrator. On był słaby jako narrator, ale jeżeli byś wziął pod uwagę naprawdę, wiesz, Barack Obama, kojarzysz? Kojarzysz ty, panie? No pewnie. To jest jeden z najlepiej mówiących w ogóle publicznie osób naszych czasów, myślę. Z perspektywy takich szeroko znanych, nie? Mnóstwo wystąpień czytanych doskonale. Nikt tam nie wyłapie, że gość uwali z promptera. Tak? Dlaczego? No bo on ma naprawdę ogromne doświadczenie pod kątem jakby pracy z prompterem. Mnóstwo rzeczy. Tak? Oni mają tak, pewnie kojarzysz, jak mają politycy na przykład, tak? Mają te takie przeźroczyste jakby takie tafle. Takie są dwie nawet. Chyba, tak, nie? Dwie, trzy w zależności od tego, gdzie on ma. Tak? I on sprawia wrażenie, jakby raz czytał, wiesz, mówi, zwracał się do lewej części publiczności, raz do prawej, a on sobie po prostu zwyczajnie przeskakuje z ekranem, nie? Z ekranu na ekran i może za każdym razem, wiesz, w jakiś sposób nawiązywać. I to jest szkoła, której się musisz nauczyć. I teraz, jeżeli jesteś osobą, która pierwszy raz pracuje z prompterem i ma zrobić coś, co wyjdzie naturalnie, to się nie może udać. Tak, no właśnie. To jest brak techniki, nie? Tutaj, jak wiesz, oglądałem Karate Kid, jak byłem młodym chłopakiem. Ty też oglądałeś, nie? Potem ćwiczyłeś, tak? Nie, ale widzę ten proces między, wiesz, gościem, który najpierw malował płot przez, wiesz, trzy sezony. No, tak, no to wszystko trzeba opanować, tak? To są umiejętności, które są do opanowania i jakby tak sobie myślę właśnie o tych osobach, które nas teraz oglądają, to jeżeli miałbym jak poradzić, no to okej, prompter dobrze, tylko musimy się nauczyć, ale jest też taka metoda, którą ja stosuję na przykład, jeżeli nagrywam, to staję za kamerą. Czasami przykucnę tak, że jestem za kamerą i rozmawiam, znaczy ten człowiek, który mówi do kamery, mówi prosto do mnie. Czyli ja mu zadaję pytanie i on mówi do mnie. I to wychodzi fajnie, autentycznie. Też fajny bajer. Tylko, że wtedy znowu jest ta sytuacja, w której nie do końca panujesz nad przekazem. Nad przekazem. Niekoniecznie wszystkie słowa się pojawią. Tak, tak jest. Na których ci zależy. Jako, dokładnie. Rozumiesz, bo to jest sytuacja, w której możesz sobie rozmawiać w takich usługach, które są dość luźne i spokojne. Natomiast przy sytuacji, w której naprawdę musisz powiedzieć to, co jest do powiedzenia i ani jednej kropki, ani mniej, to jest trudna rzecz. No tylko wracając jakby do tej autentyczności. Dla kogo co? Nie? Czy to rzeczywiście jest tak bardzo potrzebne, że to musi zrobić tak profesjonalnie? To znowu zależy od rodzaju przekazu, który ma być. Bo znowu, jeżeli mówimy o na przykład spółce giełdowej, która w pewnym stopniu jest oceniana. Nie można się o przecinek pomylić. Tak? I się kopniesz, bo coś podasz nie w tej kolejności i potem wracasz do chaty i mówisz, no fajnie poszło, nie? Fajnie. To zależy, nie? Bo na przykład kurs zareagował słabo. Nie? Oczywiście żartujemy nie, trochę, ale to ma znaczenie. Politycy na przykład są bardzo często rozliczani też z tego, co mówią. Teraz pamiętasz tę sytuację, jak był premier Morawiecki w telewizji i tam musiał reagować na kryzys ten międzynarodowy, kiedy się okazało, że ta ustawa o IPN-ie, nie? No to przecież wyobraź sobie, że tam powie jedną niewłaściwą rzecz. Na zasadzie drobiazg dogadany. Tak, albo postawi gdzieś kropkę gdzieś. Albo akcent w niewłaściwym miejscu. I to będzie wszystko analizowane, rozbierane i wyrywane z kontekstu. I teraz często osoby, które są poddawane takiej presji, muszą nauczyć się właśnie pracować z prompterem, bo nie ma nic gorszego jak gość, który właśnie występuje przed tego typu wyzwaniem i to jest taki facet, nie? Który, wiesz, lata po prompterze jak i to widać po prostu, zwyczajnie widać. A to trzeba sobie zwyczajnie przećwiczyć. Natomiast jeżeli to się zrobi, to praktycznie rzecz biorąc można naprawdę tak zrobić nagranie, że osoba się nie połapie w tym, że ty czytasz. Naprawdę nie będzie tak widziała. Jeżeli zachowasz dystans pomiędzy sobą a prompterem, tak, czyli pozwolisz gałce ocznej, krótko mówiąc, pracować na minimalnym, nie? Do tego dołożysz mowę ciała, gdzie się trochę pokręcisz, to też naturalnie ta głowa nie będzie, wiesz, tylko stałym punktem i oczy tylko ruszające się. Takie małe techniczne oszukiwanie. Widać, masz doświadczenie. Tak, to wiesz, robiłem tego troszeczkę, nie? A jaka jeszcze korzyść na przykład z promptera jest? Kiedy masz na przykład prompter i masz na przykład treści pisane blogowe, to możesz sobie później przeczytać ten sam content, który napisałeś wcześniej na blogu i stworzyć content jakby, zutylizować go, nie? Ja wielokrotnie nagrałem świetne materiały, na przykład u mnie taki artykuł blogowy, który u mnie jest niezwykle popularny, on mi dał w sumie pewnie z 25 tysięcy ocen na moim blogu, o 22 niezmiennych prawach marketingu. Ja napisałem epicki artykuł na w sumie pewnie 4 albo 5 tysięcy wyrazów, nie? Czyli naprawdę, wiesz, kobyła. Prawie, wiesz, można by z tego e-booka zrobić osobnego, nie? Tego nikt nie jest w stanie przeczytać za pierwszym razem, nie? Rozumiesz, jest tak długi ten tekst. Ale on bardzo fajnie siedzi narracyjnie, więc ja każde prawo na przykład sobie wyrwałem, żeby
każde, cztery na razie. Wyrwałem sobie z tego całego jakby układanki, wrzuciłem sobie na prompter właśnie i przeczytałem. I stworzyłem jakby na bazie tego samego tekstu kolejną wartość, nie? Która na YouTubie też gdzieś tam zbiera odsłony i wzmaga. Co więcej, użytkownicy nie są w stanie wyłapać, że to, co jest w tekście napisane, to jest dokładnie też przeczytane przeze mnie tutaj, w tej technice. Dwa razy masz odbiór tego samego materiału. Tak, tak? I on pracuje w ten sam sposób, jest multisensoryczny. Nie? No tak, tak, tak. Więc to jest taka trochę pomysł na to, jak automatyzować ten tak, rzecz. Tak, 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 tak. Więc tu polecam, nie bójcie się pracować na takich rozwiązaniach, one naprawdę pozwalają wam tworzyć, bo najtrudniej jest stworzyć dobrą treść, dobrą historię. To dobrze to opisać. No tak, to jest jakby to są dziesiątki podstawa. Godzin, tak. Ten artykuł na 5 tysięcy słów to jest 25 godzin pracy, nie? Pirazy drzwi, pisania, nie? Plus przeczytanie książki, na bazie której to robiłem, czyli zrozumienie kontentu, wiesz. Lata doświadczenia, żeby połączyć, wiesz, te kropki, nie? Tak, i szkoda, żeby to nie dotarło tak jest, do odbiorców. Którzy na przykład są bardziej sfokusowani na formacie wideo. Tak, dokładnie. Nie? Rozumiemy, nie? Więc prompter ułatwia tego typu rzeczy. Jeszcze możesz to nagrać w postaci podcastu. Ale oczywiście, że tak to zrobię, nie? W sensie po to też uruchamiam pewne rzeczy, żeby to było jako właśnie, wiesz, ja to nazywam wideokastem, czyli na przykład, wiesz, sam bez narracji, bez tej gadającej głowy, tylko jakieś obrazy, tak? Świetnie dokumentujące. Okay. No. Więc jeszcze, czyli dla słuchowców, dla wzrokowców. Tak. Jeden materiał i trzy jakby i kanały jak, dystrybucji. No, tak, tak. I pracuje ci jak wiesz, jak wiesz, sportowiec na sterydach praktycznie rzecz biorąc, nie? Bo to masz taką po prostu, wiesz, konceptualnie reutylizację kontentu, który tworzy, a naprawdę stworzenie dobrego kontentu, który gdzieś tam, powiedzmy, tobie przyciąga użytkowników i sprzedaje, to naprawdę nie jest prosta sprawa. Nie? Napisanie artykułu to jest dużo pracy. Nie? To ludzie myślą, bo obserwują mnie gdzieś tam, jak ja piszę, bo ja też często na przykład wrzucam na Insta Stories, nie? Że na zasadzie, wiesz, tu 1000 słów, tu 2000 słów, wiesz, po prostu słowami to człowiek trzaska. Ale potem następuje 2 tygodnie przerwy. Czyż jest pukany, nie? Więc musisz eksploatować kontent, który w jakiś sposób... Trochę mnie straszysz, bo muszę zacząć pisać. Przygotować tekst do następnego marketingu 23. Ja ci coś podeślę ode mnie, to tam sobie, wiesz, zmiksujesz, chłopy, tam się nie przejmuj. Pamiętaj tylko, żeby później to nagrać. Sobie transkrypcję jakiegoś twojego wideo. I powiem ci, że ja bym się nie połapał. No, słuchajcie, osobniczo czuję, ja bym pewnie tak samo to fajnie mów, fajnie piszą, tak? Dam na suba. No dobrze. Jeszcze jakieś pytanie. Dla poszukujących stosownego narzędzia do edycji mikrowideo na SM polecam film More. Czwarty edytor, tak, którego używam do pracy i moim zdaniem najlepszy na rynku. Plusem jest bardzo przystępny model subskrypcyjny. Jeszcze Arkadiusz Kiliańczyk, zanim skończymy. Ostatnie pytanie. Co myślicie o prezentacjach Virtual Photo 360 versus Video? Virtual Photo 360, aha. Versus Video 360? Versus po prostu Video. Versus Video. Ja nie do końca chyba jestem w stanie tutaj odpowiedzieć, co o tym myślę. Czy to zależy do czego? Bo na przykład jeżeli mamy, nie wiem, prezentację domu, mieszkania, tak? No to to Foto 360 się świetnie sprawdza. Można sobie zajrzeć w każdy kąt. Do zwizualizowania. Do zwizualizowania. Możemy tam się skupić na jakimś... No bo wyobrażam sobie, że to jest coś takiego, że po prostu mam obraz i przesuwając palcem po telefonie... Chodzę po chałupie. Mogę się zatrzymać i skupić się na czymś, co mnie interesuje. Jak mamy wideo, no to niestety ono przeleci i zobaczymy to, co chce pokazać w twórca. No to z powiedzenia odbiorcy. Ja nawet ostatnio oglądałem, bo szukaliśmy z żoną przez jakiś tam krótki czas domu z uwagi na, powiedzmy, plany powiększającej się rodziny, więc naturalne jakby kroki. I faktycznie taką podróż odbyliśmy wirtualną po tej chałupie. Byliśmy na miejscu, potem jeszcze oglądaliśmy drugi raz i faktycznie taki model bardzo przydatny był, no, w tym momencie. Ja bym raczej nie powiedział, że to jest coś, co jakby ze sobą rywalizuje. To może, tak, to może uzupełniać. To może uzupełniać. Tak, tak, tak. Bo jako bardzo takie funkcjonalne. Tak, jeżeli chcemy coś puścić nieangażującego widzowi, żeby sobie po prostu obejrzał, no to będzie wideo. Jeżeli chcemy, żeby tam poszukał, poszperał, no to wtedy... I tutaj akurat storytelling nie jest potrzebny, nie? Tu jest przede wszystkim dobry kadr i w sensie, wiesz, oddanie jakby tej rzeczywistości, nie? Tak, znaczy moim zdaniem storytelling się wszędzie sprawdzi, nawet w prezentacji domu. Tak, ale to bardziej, wiesz, na poziomie opowiadania, bo ja na przykład znowu, to z racji tego, że, wiesz, moja żona bardzo często okupuje pilota telewizyjnego, więc włącza HGTV, nie wiem, czy ty kojarzysz ten kanał. Tak, no tam ja wolę ten Domo Plus. No ale to jest zasadniczo, jakby content jest bardzo podobny, więc
Widzę, jak bardzo, bardzo wiesz, takim no, też zbierającym dużo zaangażowania kontentem jest właśnie kontent, który jest związany z tym, czym jest cała branża mieszkaniowa. Jak tam można świetnie opowiadać wszystkie procesy. To jest właściwie nieskończony. Tak, bo tam jest dużo, wiesz, w serotoningu ważne są takie problemy, tak? Tak, a tutaj tak, jest tak, dużo tak, problemów. Może... Tak, mnóstwo. I ciekawie one, tak, wiesz, tworzą jakby ten od problemu do rozwiązania tych przejść, takich klasycznych, nie? Tak, z czasem, jak się ogląda jedną serię, to widać, że one są zrobione według tego identycznego schematu. Ale za każdym razem oglądasz. Uwielbiam szczególnie. Kupili ruderę i zrobili z tego wspaniały palec. Wielkie projekty, taki jest, taki jest seria BBC, bardzo lubię. Zawsze ten sam schemat, a zawsze go. Tak. No dobrze, słuchaj, z uwagi na to, że dochodzi dziewiąta, półtorej godziny prawie nam minęło, jak powiedziałbyś. No to super. No to przelatuje, nie? Przeleciało. No. Dobrze, ale z uwagi na to, że ty musisz, bo dzisiaj wracasz jeszcze? Tak, muszę tylko chyba na inny autobus zabrać, bo ten co mam bilet odjeżdża za 5 minut. Mogłeś powiedzieć, ja bym ustawił budzik. Tak, szybko zleciało. No. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy za wszystkie pytania, dziękujemy za ciekawą wizytę Tobie, Marku. Dzięki. Życzymy Tobie... Bardzo miło było Cię poznać. Mnie również było bardzo miło, fajnie, że do nas dojechałeś. Kiedy możemy Ciebie spotkać w ogóle? Na jakim szkoleniu? Kiedy będziesz? W Warszawie, tak? Będzie szkolenie w Warszawie. Ono będzie 20... Nie wiem. Sprawdź, 3 albo 6. Wrzucisz w linka. Wrzucę w linka. Tak. Będzie szkolenie social media video, na którym będę pokazywał, w jaki sposób zrobić filmy telefonem. 23. 23. Więc gorąco polecamy tego Allegrowicza. Myślę, że dla osób, które chcą wykorzystać ten format i używać z tego poziomu swojej komórki, strzał w dychę. Też tak myślę. To jeszcze raz. Piona, jeszcze raz. Dobrej nocy. Dziękuję Wam. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć.